Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Właśnie rozpoczął się nasz dyżur telefoniczny. Na Państwa sygnały czekamy pod numerem 17 86 13 317. A teraz już skrót tematów dnia. Tragedia w Górnie. 4 osoby zginęły w pożarze Domu Pomocy Społecznej. Ogień nie był duży, w środku panowało potężne zadymienie i to właśnie dymy pożarowe były najprawdopodobniej przyczyną obrażeń. Jest umowa koalicyjna, będzie nowy wiceprezydent Rzeszowa. Mam nadzieję, że dalej będzie ta kadencja trwała 4 lata pełne. Koniec z szarą strefą. Mechanicy, fryzjerzy i dentyści już obowiązkowo z kasami fiskalnymi. Sami klienci z reguły, dziwią się, że w salonach fryzjerskich są te kasy. W aktualnościach także unijna szansa na naprawdę błękitny SAN. 4 osoby nie żyją, a 16 trafiło do szpitali. To tragiczny bilans nocnego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Górnie w powiecie rzeszowskim. Akcja ratownicza trwała kilka godzin, a jej główną częścią była ewakuacja wszystkich podopiecznych placówki i dwóch opiekujących się nimi pielęgniarek. Przyczynę pożaru ustala policja pod nadzorem rzeszowskiej prokuratury. Pożar w jednym z dwóch pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Górnie wybuchł w środku nocy, około 3:00. Ogień i gęsty dym wydobywający się z jednego z pomieszczeń na parterze budynku zauważyły pielęgniarki. To one wezwały straż pożarną i same zaczęły ratować swoich podopiecznych. Zaraz potem akcję ratowniczą rozpoczęli strażacy. W budynku było 20 osób, 18 pensjonariuszy oraz dwie osoby pomocy medycznej. Wszyscy zostali ewakuowani. 4 osoby z pensjonariuszy były reanimowane. Niestety nie udało się ich uratować. Pozostałych 16 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu jest 15 zastępów straży pożarnych, 50 strażaków. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar zaczął się w izolatce na parterze budynku. Potem zapalił się drewniany strop i część niezamieszkałego poddasza. Ogień bardzo szybko, bo to są konstrukcje budynków całe drewniane. I właśnie to jest to, że się bardzo szybko ogień rozprzestrzeniał. Trudno było go opanować. Trudno bardzo było to opanować. Ale to nie ogień, bo ten udało się dość szybko ugasić, okazał się najgroźniejszy. Ogień nie był duży, w środku panowało potężne zadymienie i to właśnie dymy pożarowe były najprawdopodobniej przyczyną obrażeń oraz obrażeń śmiertelnych wśród pacjentów. Przez niemal cały dzień na miejscu pracowały ekipy dochodzeniowe rzeszowskiej policji. To ona pod nadzorem prokuratury będzie prowadzić śledztwo, które pomoże w ustaleniu przyczyny tragedii. Będzie śledztwo z uwagi na mienie wielkich rozmiarów, z uwagi na liczbę ofiar, z uwagi na to, że jest to poważne zdarzenie, które wymaga określenia nie tylko co było przyczyną pożaru, ale również kto ewentualnie zawinił. Na szacowanie strat jeszcze za wcześnie. Prawdopodobnie dyrekcja DPS-u zajmie się tym jutro. Dziś najważniejsi byli ludzie, podopieczni placówki, którzy są już bezpieczni, pod opieką psychologów. No najważniejsze jest także, że dużo osób zostało uratowanych. To jest najważniejsze. Także na szczęście pawilon DPS-u jest oddalony od innych w sumie 8 budynków ośrodka w Górnie, m.in. hospicjum, ZOL-u i zakładu dla chorych na Alzheimera. Nie było szans na to, aby ogień się rozprzestrzenił. Po pożarze w Górnie do szpitali trafiło 16 osób. Część przewieziono do Stalowej Woli i Leżajska, a 10 pacjentów przyjęły szpitale w Rzeszowie. Pacjenci trafili w stanie ogólnym lekkim i średnio ciężkim. Dwóch pacjentów zostało przyjętych na oddziały szpitalne. Głównie to było podrażnienie dróg oddechowych i niewielkie potrucie tlenkiem węgla i oparami substancji chemicznych, które tam się wydzielały w miejscu pożaru. Natomiast pacjenci przyjęci do szpitala na oddział chirurgii, pacjent z poparzeniem niewielkiej powierzchni ciała i pacjent z podrażnieniem dróg oddechowych na oddział chorób wewnętrznych. Czy można powiedzieć, jakie są w stosunku do nich rokowania? Rokowania są dobre, co do życia i zdrowia. Widzieliśmy, że niektórzy pacjenci już pojechali z powrotem do Górna, tak? Tak, 4 pacjentów przebywająca w SOR opuściła właśnie szpital. A gościem w studiu jest nadbrygadier Bogdan Kuliga, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana. Dzień dobry panie radny, dzień dobry państwu. Jak słyszeliśmy, ustalenie przyczyn tego pożaru nie będzie takie proste.
No tak, na tą chwilę jeszcze są prowadzone czynności przez prokuraturę i policję i ta przyczyna dopiero będzie znana na pewno za kilka dni, kiedy będą przeprowadzone pełne ekspertyzy przez biegłych i zostanie ona określona. Przed wejściem do studia mówił mi pan, że to nie był duży pożar, a jednak ta akcja była bardzo trudna. Tak, akcja była trudna z tego względu, że podczas spalania się materiałów, które były w pomieszczeniu, wydzielała się duże ilości toksycznego dymu, który bardzo szybko wypełnił pomieszczenia, a tym samym jego stężenie powodowało właśnie śmiertelne zagrożenie dla pensjonariuszy. Stąd też strażacy... Oni nie chcieli dać się też ewakuować, prawda? Tak, trzeba powiedzieć, że to były osoby chore, które jedne leżące, drugie miały pewne zaburzenia psychiczne, stąd utrudniona była ewakuacja tych osób. I no, trzeba było używać dużych sił i środków, jeśli chodzi o strażaków, policjantów, opiekunek DPS-u, żeby te osoby wyprowadzić siłą, często na noszach, no, ale udało się je wszystkie ewakuować, z tym, że podjęta reanimacja przez 45 minut poszczególnych tych osób nie przyniosła pozytywnego rezultatu. Te osoby zginęły. To już kolejny pożar tej zimy. Popatrzmy na statystyki. Tylko w ubiegłym roku podkarpaccy strażacy gasili prawie 1100 pożarów, w których 16 osób zginęło, a 106 zostało rannych. Tragiczna jest też zima, bo do tej pory doszło już do 349 pożarów, w których zginęło 11 osób, a blisko 50 zostało rannych. Proszę powiedzieć, co jest najczęstszą przyczyną tych pożarów i dlaczego jest ich tak wiele? Myślę, że w domu się zawsze czujemy bezpiecznie, więc pozwalamy sobie na pewien luz. I głównie takie przyczyny, które powodują, że te pożary powstają, to jest przede wszystkim nieostrożność osób dorosłych, które posługują się ogniem otwartym, używają różnego rodzaju urządzeń grzewczych dodatkowo, które stawiają w obrębie materiałów palnych albo użytkują takie urządzenia, które nie są sprawne technicznie. Stąd każde jakieś oddziaływanie ciepła na te materiały powoduje zapalenie się. Często ludzie też, którzy nadużyją alkoholu albo wypiją jakieś piwo, kładą się spać, pozostawiają na przykład garki z jedzeniem. No i stąd biorą się te tragedie, czyli w miejscu, w którym jesteśmy praktycznie, które znamy, gdzie jesteśmy bezpieczni. Czujemy się bezpiecznie. Czujemy się bezpiecznie. Ale natomiast... możemy czuć się bezpieczniej, między innymi dzięki takiemu urządzeniu. Tak. Co to jest? Właśnie chciałbym zaapelować do Państwa, ponieważ te pożary niosą, jak widzieliśmy statystyki, są tragiczne dla ludzi. Czujka dymu, która jest montowana w pomieszczeniu, pozwoli nam, że w przypadku powstania określonego rodzaju stężenia tego dymu, zaalarmuje nas dźwiękowo o tym, że jest niebezpieczny, potrafi nas obudzić i wtedy... Czyli jeszcze jest szansa na ucieczkę. Jeszcze jest szansa na ucieczkę. Dlatego też prosiłbym bardzo, żeby rozpropagować to, żeby ludzie naprawdę instalowali to, bo zawsze ten pewien element bezpieczeństwa będzie dla nich istniał. Pan ma takie urządzenie? Tak, mam takie urządzenie. To jest takie urządzenie, które można zamontować. Ono niewiele kosztuje, a czyli to, że człowiek staje się bezpieczny we własnym domu. A my mamy dla Państwa 7 takich urządzeń. Rozdamy je pierwszym 7 osobom, które zadzwonią do nas w trakcie trwania programu pod numer 17 86 13 317. Moim gościem był nadbrygadier Bogdan Kuliga, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Platforma Obywatelska podpisała umowę koalicyjną z klubem Rozwój Rzeszowa i od jutra będzie miała swojego nowego wiceprezydenta w ratuszu. Będzie nim Andrzej Gutkowski, dotychczasowy zastępca dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Prezydent miasta nie ukrywa, że liczy na lojalność koalicjanta. Jego zdaniem była ona wystawiona na próbę, zwłaszcza podczas głosowań nad rozszerzeniem Rzeszowa. Przed wyborami wszystko wydawało się proste. Platforma Obywatelska poparła Tadeusza Ferenca, prezydent Rzeszowa poparł radnych PO. Po wyborach przyszedł czas na decyzję. Na przykład w sprawie rozszerzenia stolicy Podkarpacia o wieś Malawa. W tym przypadku okazało się, że poparcie PO ma jednak swoje granice. To się nam po prostu nie opłaca. Na tyle poszerzyliśmy Rzeszów, że mamy gdzie wydawać pieniądze, które uzyskujemy z podatków. Prezydent nie ukrywał, że nie jest zadowolony z postawy koalicjanta. O radnych, którzy mają inne zdanie w sprawie rozszerzenia, powiedział. Ci, którzy głosują przeciwnie, to uważam, że głosują przeciwko naszym mieszkańcom i przeciwko rozwojowi. Przyszedł nowy rok, a wraz z nim noworoczne postanowienia koalicjantów. Prezydent Ferenc porozmawiał z szefem Podkarpackiej Platformy i opowiedział mu o swoim rozczarowaniu. Była rozmowa tak bardzo szczera i oczekiwałem konkretnych zachowań radnych Rady Miasta Rzeszowa z Platformy Obywatelskiej. Konkretnych zachowań.
Tadeusz Ferenc powtarza, ja jestem prezydentem Rzeszowa i oczekuję, że radni koalicji będą wspierać rozwój miasta. Umowę koalicyjną spisano na piśmie, ale szefowa rzeszowskiej PO dodaje. Zapisy są takie, że radni obu klubów oczekują, że będą współpracować na forum rady, uzgadniać wszelkie projekty i jeżeli stanowiska będą uzgodnione, to głosują zgodnie. A jeżeli w szczególnych wypadkach i przypadkach nie dojdzie do uzgodnień, to zachowują swoją odrębność. Nie ma więc żadnej pewności, że kluby PO i Rozwoju Rzeszowa będą od dzisiaj rozwój miasta definiować tak samo. Pewne jest natomiast, że do tego gabinetu wprowadzi się nowy wiceprezydent Andrzej Gutkowski. No, najlepsze rodziny nieraz są zawsze napięcia, natomiast myślę, że skoro koalicja wcześniejsza 4 lata wytrwała i dzięki temu Rzeszów pięknie się rozwija, mam nadzieję, że dalej będzie ta kadencja trwała 4 lata pełne. W 25-osobowej Radzie Miasta Rzeszowa PO ma 4 radnych, Rozwój Rzeszowa 11, opozycja ma 10 mandatów. A teraz ciąg dalszy sporu o podwyżkę podatków od nieruchomości w Przemyślu i to często aż o 30%. Władze miasta twierdziły, że jest konieczna, bo samorządowi brakuje pieniędzy na inne ważne wydatki, między innymi oświatę. To wprowadzanie w błąd mieszkańców, mówił dziś na konferencji poseł PO Marek Rząsa. Podwyżka podatków to decyzja rządzącej miastem koalicji, czyli radnych Stowarzyszenia dla Przemyśla i PiS. I ona bierze za nią odpowiedzialność, mówił poseł Rząsa. Ale bulwersuje go sposób jej uzasadnienia. Zdaniem władz Przemyśla podwyżka była konieczna, bo z powodu za małej rządowej subwencji brakuje pieniędzy na oświatę. Poseł Rząsa mówi, że to nieprawda, a samorząd wprowadza mieszkańców w błąd, bo jego wyliczenia dotyczą w większości nie szkół, ale przedszkoli. A ich utrzymanie to nie zadanie państwa, a właśnie samorządu. Przypominam, że subwencja idzie za każdym jednym konkretnym uczniem. Spadek liczby dzieci siłą rzeczy musi powodować niższą subwencję, dlatego państwo rekompensuje to poprzez jej wzrost. Powtarzam, w ciągu 4 lat o 11 milionów wzrosła subwencja. Poseł Rząsa nie zgadza się także z zarzutami części polityków PiS, że rząd PO-PSL nie wspomaga Przemyśla. Jak wylicza, tylko na budowę obwodnicy miasta budżet państwa dał 42 miliony złotych. Mieszkańcy Przemyśla będą płacić wyższe podatki, a najpóźniej do końca lutego właściciele małych firm, ale już w całej Polsce, muszą się liczyć z kolejnym wydatkiem. Fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi, lekarze czy prawnicy od 1 stycznia mają obowiązek używania kasy fiskalnej. I choć to nie mały wydatek, to ma być z korzyścią zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i ich klientów. Zgodnie z przepisami kasy fiskalnej nie muszą mieć te firmy, których obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych rocznie. Są jednak wyjątki. Od 1 stycznia bez względu na osiągany przychód paragony muszą drukować m.in. lekarze, prawnicy, mechanicy samochodowi czy fryzjerzy. Dla wykonujących te zawody nie jest to raczej powód do radości. Na razie cieszą się sprzedawcy kas fiskalnych. W porównaniu na przykład do grudnia ubiegłego roku to na pewno jest przynajmniej dwukrotne zwiększenie. A z tego co wiemy, w tych początkowych miesiącach tego roku będzie to jeszcze większe. Dla fryzjerki czy kosmetyczki taka kasa to wydatek około 1000 zł. Dla urzędników to gwarancja, że przedsiębiorca uczciwie rozlicza się z fiskusem, ale nie tylko. Dla konsumentów fakt otrzymania paragonu to jest bardzo duża korzyść. Taki paragon fiskalny pozwala na dochodzenie swoich praw w przypadku na przykład reklamacji, pozwala na porównanie cen. Ale jak mówi właścicielka tego salonu fryzjerskiego, klienci zwykle nie są nim zainteresowani. Z reguły mówią, proszę nie wystawiać, proszę nie wystawiać. No wiadomo, jak ktoś chce być fair, no to wybija ten paragon. No ale sami klienci z reguły dziwią się, że w salonach fryzjerskich są te kasy. Od nowego roku obowiązek używania kasy fiskalnej mają też lekarze i stomatolodzy. Dla wielu to będzie rewolucja w rozliczaniu dochodów. Ale jak przekonuje Jarosław Cierplikowski, który paragony swoim pacjentom wystawia już od 4 lat, nie ma powodów do obaw. Na początku tej kasy fiskalnej baliśmy się jak ognia. Jednak po roku, dwóch używania tej kasy fiskalnej stwierdziliśmy same korzyści. Nie boimy się przede wszystkim kontroli z urzędów skarbowych. Jesteśmy bardziej wiarygodni dla banków. Wszyscy przedsiębiorcy, których dotyczą nowe przepisy, na zakup kasy mają jeszcze czas do końca lutego.
Błękitny San to nazwa projektu, na który długie lata czekali mieszkańcy dużej i niestety wciąż słabiej rozwiniętej części województwa podkarpackiego. Początkowo jego autorom, czyli pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, chodziło głównie o zdobycie unijnych pieniędzy na ochronę środowiska i związanych z tym inwestycji. Projekt nabrał jednak rozmachu i zakłada budowę takich obiektów, które rozkręcają w tej okolicy gospodarkę i turystykę. Między innymi dzięki budowie Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych. Relacja Adama Mokrzyckiego. 48 gmin, ponad 600 tysięcy mieszkańców, blisko 7 miliardów złotych. Tak w największym skrócie przedstawia się projekt Błękitny San. Wbrew pozorom nie ogranicza się on tylko do poprawy jakości wody w tej rzece, ale przede wszystkim ma poprawić jakość życia w miejscowościach położonych wzdłuż Sanu. Mieszkańcy Doliny Sanu na Podkarpaciu dobrze wiedzą, że piękne widoki to za mało do szczęśliwego życia. Zgadzają się z samorządowcami, że uregulowanie gospodarki odbioru ścieków to podstawa w XXI wieku, ale od dawna domagają się dużego wsparcia finansowego na rozwój tego regionu przeciętego krętą rzeką. Nie ma żadnych pracy, za tu w Dynowie mało zakładów, tylko sklepy, co tam więcej nie ma nic, co tu można. Te okolice potrzebują wsparcia, zmian? No pewnie. Żeby coś tu, kurczę, ruszyło, jakieś firmy, żeby coś robiła, tu nie ma nic. W naszym regionie naprawdę jest potrzebne. Nie ma miejsc pracy, młodzież wyjeżdża za granicę, naprawdę jest potrzebne tutaj. Jako młody człowiek uważam, że tutaj przydałyby się po prostu, żeby powstały jakieś bazy noclegowe, które mogłyby na przykład zachęcić turystów do odwiedzania tej Doliny Sanu, która tutaj się znajduje w Dynowie. Na pewno by to pomogło w rozwoju tego regionu. W lecie, tak jak zaczyna się sezon, w czerwcu przyjeżdża, słyszę język niemiecki, słyszę język włoski. Żydzi mieszkają tu już u nas praktycznie na stałe. Także też często zapraszają tam mieszkańców pokazywać swoją kulturę, swoje jedzenie, obyczaje. Wielkie nadzieje na miarę wielkiego projektu, w którym rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej zlewni Sanu oszacowano na 1 600 000 000 zł. Urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska szybko wyjaśniają, dlaczego budowa kolejnych kilometrów kanalizacji, oczyszczalni i stacji uzdatniania wody to wciąż tak ważne inwestycje. Możliwość rozwoju infrastruktury każdej, również turystycznej, zależy od jakości środowiska, a woda to jest jeden z podstawowych elementów jakości środowiska. To jeszcze gorący, bo niedawno podpisany z rządem podkarpacki kontrakt terytorialny, a w nim projekt Błękitny San powiązany m.in. z budową Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych. Takich zaplanowanych inwestycji wynikających ze specyfiki okolicy Sanu jest dużo więcej. Chodzi o to, żeby poprawić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, żeby ratować te zabytki i odnawiać je, utrzymywać, które na tym terenie są, prawda? Również o to chodzi, żeby pracować nad dobrym poziomem edukacji w tym obszarze, żeby rozwijać przedsiębiorczość. To są właśnie te priorytety, które zostały zdefiniowane w programie strategicznym Błękitny San. Rozmach to jedno, możliwości to drugie. Tu w odpowiedzi słyszymy o tak zwanej składance finansowej, czyli wykorzystaniu pieniędzy unijnych z zaangażowaniem dotacji rządowych, a na końcu solidarnej składce z budżetu wojewódzkiego i gminnych kas. A to kolejna inwestycja w ekologię. W Odrzechowej powstała pierwsza na Podkarpaciu rolnicza biogazownia. To nic innego jak mała fabryka prądu. Do produkcji wystarczą tu gospodarskie odpady. Zakład doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej ma wielkie plany związane ze sprzedażą prądu i wykorzystaniem ciepła. Kto by pomyślał, że zwykły obornik, gnojówka czy inne nawozy naturalne z gospodarstwa po przetworzeniu mogą dać prąd, na przykład zasilający nasze komputery, telewizory czy radia. W tym procesie w Odrzechowej wielką rolę odgrywają zwierzęta, których gospodarstwo posiada aż 1300, czyli bezpośredni producenci obornika, paliwa dla biogazowni, ale są też pola uprawne, z których niewykorzystane pasze też trafiają do zbiorników i przerabiane są na biogaz. Biogazownia jest takim fenomenem, dzięki któremu z biologicznych rzeczy możemy uzyskać prąd, który wykorzystujemy w zasadzie wszędzie, prawda? I nowe technologie, komputery i prąd w gniazdkach i prąd do oświetlania ulic. Dwa wielkie fermentatory, w których produkuje się biogaz, konkretnie metan, oraz inne zbiorniki i budynek z jednostką kogeneracyjną, w którym z biogazu powstaje prąd, to wszystko w tym gospodarstwie wyrosło niemal w rok.
Zakład w Odrzechowej wyłożył własne pieniądze, do tego sięgnął po pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomógł mu też Instytut Zootechniki w Krakowie-Balicach, właściciel zakładu. Cała inwestycja kosztowała sporo, bo aż 8 700 000 zł, ale ma się zwrócić. Żeby ta inwestycja była pełni opłacalna, musimy wykorzystać jeszcze ciepło. Potężna ilość ciepła, którą wytwarza ten kogenerator, to jest mniej więcej taka sama wartość w kilowatach, jak ilość produkowanej energii. Czyli rocznie gdzieś około 4000 MW ciepła do wykorzystania. Ciepło powstające przy produkcji biogazu zakład w Odrzechowej chce maksymalnie wykorzystać do ogrzewania budynków, ale też przyszłej suszarni zbóż. Chce być również samowystarczalny pod względem dostaw prądu. Będzie też sprzedawał zielone i żółte certyfikaty firmom i instytucjom, od których Unia Europejska wymaga proekologicznej produkcji energii. Na koniec cofniemy się do czasu, gdy Polska jeszcze nie myślała o członkostwie w Unii Europejskiej. Do momentu, gdy znów można było ją nazywać Rzeczpospolitą, a do jej godła powrócił orzeł w koronie. Od dziś w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można oglądać interaktywną wystawę Polska od nowa. Wystawa będzie prezentowana w całej Polsce, ale Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie jest pierwszym, w którym ją wystawiono. Przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wystawa Polska od nowa to spacer w przeszłość, który ma przybliżyć historię 16 miesięcy rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera. Mamy przedstawioną drogę, jaką pokonał Tadeusz Mazowiecki do osiągnięcia stanowiska premiera, jego taki krótki życiorys, następnie zmiany, które zapoczątkował się właśnie za jego rządów. Wystawa przypomina m.in. 12 września 1989 roku, czyli dzień uzyskania przez rząd wotum zaufania w Sejmie, także obrady Okrągłego Stołu, wybory do Sejmu Kontraktowego i najważniejsze zmiany polityczne i systemowe. Przypomina o przywróceniu nazwy Rzeczpospolita Polska i oddaniu orłowi korony. Odwiedzający mogą cofnąć się do historii nie tylko o niej czytając, ale także słuchając wystąpień polityków tamtego okresu. Chcemy tę wystawę zaprezentować przede wszystkim młodym pokoleniom, czyli tym, którzy edukują się, kształcą. I też ta wystawa jest interaktywna po to, żeby odbiorca mógł wszystkimi zmysłami odebrać sens jej, znaczenie. Podkarpacki Urząd Wojewódzki jest pierwszym, w którym wystawiono ekspozycję. Będzie ją można oglądać w całej Polsce w Rzeszowie do 11 lutego. Na koniec jeszcze ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś w nocy prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane silnym wiatrem, który w porywach może osiągać nawet 70 km na godzinę. Za chwilę więcej informacji o pogodzie. Zapraszam i do zobaczenia.